Znaczy, na pewno nie zlekceważyliśmy. Niemniej jednak zagraliśmy słabe spotkanie. Trzeba sobie przyznać, że to zaangażowanie no, powinno być na lepszym, no, poziomie. Masę rzutów przestrzeliliśmy, także ten atak nam nie pomagał, także dużo złych rzeczy można powiedzieć. Natomiast jedna pozytywna, że wygraliśmy. Mówiłeś o tym, że to Jezioro nie gra skomplikowanej koszykówki, że często pada gdzieś podanie na obwód i te trójki wpadają. Dzisiaj mieliśmy z tym do czynienia i 7 punktów przewagi Jeziora na 4,35 przed końcem. Zrobiło się nam trochę ciepło. No nam też się zrobiło trochę ciepło. Niemniej jednak no fajnie że potrafiliśmy jakby wygrzebać się z tego czegoś, w czym tkwiliśmy. I wygraliśmy, tak jak powiedziałem. Tylko jedna pozytywna, jeśli szukać pozytywów, to tylko jedna, że wygraliśmy. Powiedziałeś przed chwilą, że jesteś gotowy też odpowiadać na pytania sportowe i Zieloną Górę mocno interesuje sprawa waszego kolegi z drużyny. Jesteś kapitanem tej drużyny, to jakie jest stanowisko kapitana, jak rozumiem, całej drużyny wobec tego, co się stało? Znaczy całej drużyny, na pewno uważamy, że to nieodpowiedzialne zachowanie i nie chcemy, żeby żaden z nas wpadał w tego typu konflikty z prawem i absolutnie nie potępiamy to. Niemniej jednak to jest nasz kolega z drużyny, z którym spędziliśmy. Potrzebujemy go tu na boisku, a nie żeby, nie wiem, gdzie indziej siedział. Także no, będziemy starali mu się pomóc, ile ten. Oczywiście myślę, że każdy zasługuje na drugą szansę i mam nadzieję, że Szewon swoją grą, swoim teraz przywiązaniem do drużyny jakby zmarzy tą wielką plamę.